Boże obietnice są one jednym z najważniejszych aspektów Słowa Bożego. W Biblii znajdziemy ponad 7 tysięcy bardzo dokładnych i wspaniałych obietnic, które Bóg złożył ludziom. W dzisiejszym nauczaniu Lestera Sumrala przyjrzymy się tym obietnicom z wielu stron. Te obietnice są wspaniałymi diamentami prawdy, są piękne i zabierają dech w piersiach. Przywitajmy doktora Lestera Sumrala. Nie można mówić na wspanialszy temat niż Boże obietnice złożone wam. Kiedy umiera osoba, to ich rodzina bardzo chce się dowiedzieć, co jest w testamencie i jaki jest w nim ich udział. I potem oni są bardzo chętni, żeby to dostać i zacząć tego używać. A my mamy w Bożych obietnicach to, co było dla nas zapisane. One należą do nas, one są nasze. Niektórzy nie wiedzą, co do nas należy, więc tego nie używamy. Żaden człowiek nigdy nie wyczerpał Bożych obietnic, które należą do tej osoby, więc jeśli myślicie, że ktoś taki jak Mojżesz czy Abraham otrzymali je wszystkie, oni tylko ich dotknęli. Żaden człowiek nigdy nie pojął głębokości bogactw Wszechmocnego, więc możecie zrobić to wy. Co wy na to? Jeśli oni tego nie zrobili, to wy to zróbcie. Tak często mówimy, że duchowość to wspaniała rzecz. Abraham na pewno chodził z Bogiem, ale to było dawno temu. My chcemy, abyście to wy chodzili z Bogiem. My chcemy, aby Bóg mówił do was i On będzie do was mówił. On chce rozmawiać z wami. I jeszcze coś lepszego. On z wami rozmawia. My wyczerpujemy Boże obietnice zgodnie z naszymi ograniczeniami. To jest lekcja 14 tej serii. I dzisiejsza lekcja dotyczy Bożych obietnic dla domu. Jeśli kiedykolwiek był czas, że potrzebujemy wiedzieć, jakie są obietnice dla domu rodzinnego, to jest to dzisiaj, bo diabeł chciałby zniszczyć każdy chrześcijański i niechrześcijański dom. Kiedy zdenerwujesz się w domu i powiesz, odchodzę stąd, to jest głos diabła, wychodzący prosto z ciebie. Dostałem tutaj lawinę oklasków, nie? Bóg kocha dom. Dom jest wysoko na Jego liście błogosławieństw, na Jego liście priorytetów. On poczynił specjalne obietnice, które są dokładnie dla domu rodzinnego. I my powinniśmy je znać. Zacznijmy od Ewangelii Mateusza, rozdział 7, werset 24, od słów Jezusa. On powiedział, każdego więc, kto słucha tych moich słów i wypełnia je, przyrównam do człowieka mądrego, który zbudował swój dom na skalę. Wybudujecie gdzieś swój dom, wybudujecie gdzieś swoje ognisko domowe. Jeśli zbudujecie go na frywolności ciała, przez mówienie podobają mi się Twoje niebieskie oczy, albo Twoje brązowe oczy, albo Tobie podobają się moje, to będziesz miał problem, bo nie budujesz go na bardzo trwałym miejscu. Jeśli masz budować, to powiedz, podoba mi się Twoje usposobienie. Nie budujesz go na zbyt wytrzymałym gruncie. Fundamenty, na których ma być zbudowany dom rodzinny, muszą sięgać dużo głębiej. Jeśli nie budujesz go na prawdziwym Słowie Bożym, to on nie będzie stał. On powiedział, on zbudował swój dom na skalę i spadł deszcz, przyszła powódź. Jest dużo paskudnych deszczy teraz i dużo powodzi przychodzi przeciwko naszym domom. On mówił, zerwały się wichry i uderzyły, podoba wam się to słowo, i uderzyły w ten dom. Niektórzy z nas już poczuli potężne uderzenie, ale się nie zawalił, bo był założony na skalę. Ta skała to Słowo Boże, które zawiera Boże obietnice. To jest skała, na której budujesz swój dom rodzinny. Kiedy człowiek cały czas otrzymuje Boże obietnice dla swojego życia, kiedy karmi się Bożymi obietnicami codziennie, one dają mu moc. One dają mu siłę, one dają mu autorytet. I ten człowiek przestaje mówić jak inni ludzie. W świecie ekonomii on nigdy nie mówi, jak jest biedny.
On ci powie o ostatnim błogosławieństwie, które właśnie dostał od Boga, które przyniosło finansowe dobro do jego życia. Kiedy chodzi o moc Boga i o moc Bożych obietnic, on lubi mówić o nowym autorytecie, który on ma w Jezusie. On lubi mówić o nowym namaszczeniu, które ma w Jezusie. On lubi mówić o nowej pieśni, którą ma w Jezusie. Amerykańskie domy potrzebują takiego myślenia. W naszych domach, jeśli będziemy mówić o biedzie i mówić o tym, że tamci się rozwiedli i może my będziemy następni, jeśli my będziemy mówić o negatywnych rzeczach w życiu, to cały dom będzie ociekał chmurą negatywizmu. Bóg chce, aby tylko pozytywne rzeczy przepływały od wejścia frontowego do wyjścia z tyłu. I jak mówiłem ostatniej niedzieli, On chce je też na wszystkich ścianach. Czy ktoś kupił coś i powiesił na ścianie w tym tygodniu? O tak, chwała Bogu, kupujcie je. Powieście te wersety na ścianach. Nie bałagańcie na waszych ścianach, bo w przeciwnym razie wasz 5-letni syn będzie pisał te obietnice na ścianach. Obietnice, że dostanie lanie. Ale powieście wersety na ścianach, czytajcie je, powieście je w jadalni, żeby za każdym razem, jak jecie, żebyście patrzyli tam i czytali Słowo Boże. Nasze domy potrzebują Bożych obietnic. Salomon powiedział w Księdze Przysłów 12:7, niegodziwi zostają powaleni i już ich nie ma, a dom sprawiedliwych się ostoi. To by był dobry fragment na waszą ścianę. Niegodziwi zostają powaleni. My do nich nie należymy. I już ich nie ma. A dom sprawiedliwych się ostoi. Gdy Bóg czyni obietnice, one są dobre. Ilu z was w to wierzy? On powiedział, dom sprawiedliwych się ostoi. Te obietnice ukazują się bardzo mocno przez całą Biblię w sprawie domu, małżeństwa, miłości, rodzicielstwa. Pokazując nam, że możemy żyć zwycięsko, jeśli religia nie zadziała w waszych domach, to chwała Bogu nie będzie działać nigdzie. Jeśli nie będzie działać w waszych domach, to na pewno nie będzie działać w kościele. Jesteście tu jeszcze? W tych nowoczesnych czasach nieszczęsnego życia domowego Biblia daje prowadzenie wieloma obietnicami związanymi z właściwym rodzajem małżeństwa i właściwym rodzajem miłości. Ameryka nigdy nie miała się tak dobrze materialnie. Słyszeliście, co właśnie powiedziałem? Część z tego musi być nam odebrane, zanim dowiemy się naprawdę, jak dobre to jest. Albo może musicie jechać odwiedzić inne kraje, aby zrozumieć, jak dobre to jest. Ale Ameryka nigdy nie miała się tak źle duchowo i moralnie, jak w obecnych czasach. Oni mają powodzenie materialne, ale w tym samym czasie oni usunęli Jezusa ze szkół, usunęli Słowo Boże ze szkół, otworzyli sądy rozwodowe. W wielu gazetach widziałem ogłoszenia: wykręć ten numer, a damy ci rozwód za $49. Pewnego razu tutaj w naszym mieście mieli otworzyć sklep z alkoholem. Kiedy budowaliśmy kościół w Ewing w Michigan, kilka metrów od nas. I ja poszedłem na przesłuchanie, było tam kilkaset ludzi i oni pozwolili im wszystkim mówić. A ja powiedziałem, myślę, że już powiedzieliście wystarczająco dużo. I powiedziałem, nie postawicie tutaj sklepu z alkoholem. Ja będę z wami walczył, aż piekło zamarznie. A nagłówki w gazetach tego wieczoru były, Samral będzie walczył, aż piekło zamarznie. A w dyskusji nikt nie miał za bardzo nic do powiedzenia, ale ja znalazłem prawnika, który ich reprezentował. Podszedłem do niego i powiedziałem, czy to jest twój jedyny sposób na zarabianie pieniędzy? Jeśli tak, to wolałbym głodować. On powiedział, to mi nie przeszkadza, kaznodziejo. Ja powiedziałem, teraz mnie posłuchasz. Lepiej, żebyś był farmerem i pracował na swoje utrzymanie, uprawiając ziemię. Powiedziałem, kiedyś staniesz przed Wszechmogącym Bogiem i będziesz zdawał sprawę z tego, co powiedziałeś tego dnia. Stawiając się za sklepem z alkoholem, aby go postawiono 50 kroków od 1000 małych dzieci. On powiedział, dam radę, a ja powiedziałem, nie sądzę, ale chcę, żebyś to usłyszał.
Nawet jeśli jesteś prawnikiem, to na litość boską stań po właściwej stronie albo idź znajdź sobie inną pracę, bo odpowiesz przed Bogiem za życie, jakie prowadzisz i za sprawy, jakie prowadziłeś. W naszych stacjach telewizyjnych 3/4 ze wszystkich reklam w Ameryce nie dotykamy. 3/4 my nawet nie dotykamy. 3/4 my odmawiamy za każdym razem, mówiąc, to nie należy do chrześcijańskiej telewizji. I za każdym razem, kiedy chcesz zrobić coś za dolara, to diabeł sprawi, że zrobisz tą złą rzecz. My nie musimy nic robić dla dolara. My cokolwiek robimy, to robimy, aby kochać Boga i błogosławić naszych bliźnich. A jeśli nie, to znaczy, że mamy błędne przekonanie o tym tak czy inaczej. Jest wiele słodkich młodych dziewcząt, które zostają stewardesami w samolotach, a jedynym powodem, dla którego nie pozwoliłbym mojej córce, aby nią została, jest, że one muszą serwować alkohol. Jesteście tu jeszcze? To też wyeliminowałoby je w większości jadłodajni, wiecie? Ale ja bym tego nie zrobił. Weźcie sobie kogoś innego, żeby serwował wasz alkohol. Nie pozwoliłbym członkowi mojej rodziny, aby go serwowała. Powiecie, poczekaj na chwilę. Sam sobie poczekaj chwilę. Ja nie serwuję ci diabła i nie serwuję ci trucizny. I nie będę ci pomocnikiem w dostaniu się do piekła. Nie chcę mieć nic do czynienia z biznesem diabła. Jesteście tu jeszcze? Chcę wam powiedzieć, jak utrzymać wasz dom rodzinny w całości i nie utrzymacie go igrając z grzechem. Utrzymacie go w całości miłością, utrzymacie go dbając jeden o drugiego. I wszyscy powiedzieli, amen. Pierwsze przykazanie w Biblii i obietnica związana z tym. Księga Wyjścia 20:12. Czcij swego ojca i swoją matkę, aby twoje dni były długie na ziemi, którą Pan, twój Bóg, da tobie. I to trzyma rodzinę razem. Może myślałeś, że to tylko mama i tata rozbijają rodziny. Więcej rodzin jest rozbijanych przez dzieci niż przez ich mamy i ojców. Oni są niszczycielami i ranią. I wchodzą między nich i sprawiają, że oni walczą ze sobą. Za każdym razem, kiedy dziecko myśli, że może znaleźć współczucie tylko u jednego z rodziców, to chcę, żebyście wiedzieli, że oni mocno przeciągają strunę. Oni są bardziej łakomi niż wy. Oni wiedzą, gdzie mogą coś dostać, a gdzie nie mogą. I nawet nie zajmuje im to 5 lat, żeby się tego nauczyć. Oni to wiedzą. Jeśli one umieją was podzielić, jeśli jeden go dyscyplinuje, a drugi nie, to oni zawsze biegną do tego, kto nie dyscyplinuje. Mówią, skaleczyłem się. W naszych domach, gdzie dorastali moi chłopcy, my oboje ich dyscyplinowaliśmy. Kiedy moja żona dała im już wszystko, co mogła im dać, wtedy ja przejmowałem. I my wierzymy w to. Jeden nigdy nie ma zatrzymywać drugiego. My wierzymy w ten sposób. My jesteśmy razem i oni to rozumieli. Jeśli chcesz silnego domu, to musicie szanować się. Powiedzcie szanować. Musicie szanować jeden drugiego. To jest podstawa silnego domu. Jeśli twoja żona pochodzi z Tennessee i nazwiesz ją wieśniaczką, to nie będziesz miał szczęśliwego domu. Ożeniłeś się z nią, bo była małą księżniczką. Zawsze mów do niej księżniczko. A ona zawsze będzie ci gotowała dobry obiad. Ktoś tu nie jadł ostatnio za wiele. Podstawą szczęśliwego domu jest szacunek. Szanujcie jedni drugich, matki i ojcowie, a także szanujcie swoje dzieci. Ktoś mnie w tym tygodniu zapytał, jak to jest, że nasi synowie wszyscy lubili pracować w tej samej służbie, co ja. Ja powiedziałem, jednym z powodów jest, że ja ich szanuję. Ja ich nie poniżam, ja ich szanuję za to, kim są. Płacę im za to, co robią i nie traktuję ich źle tylko dlatego, że są krewnymi. Niektórzy myślą, że mogą traktować swoich krewnych w jeden sposób, a bliźnich w inny. Wtedy pozostaną ci tylko twoi bliźni. Nie będziesz miał żadnych krewnych, więc musicie kochać swój dom i ludzi, którzy tam mieszkają, jeśli chcesz, aby trzymali się razem. Powiecie amen? W Efezjan 6:4 Słowo Boże mówi, a wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, lecz wychowujcie je w karności i w napominaniu Pana. Czy to nie jest wspaniały werset? To jest Efezjan 6:4. On nakłada pewną odpowiedzialność na ojców.
kiedy wielu ojców chce od niej uciec. Po pierwsze jest, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci. Niektórzy ludzie drażnią się ze swoimi dziećmi, a niektórzy mówią do nich bardzo szorstko. Dzieci są wtedy bardzo złe wewnątrz. On mówi, nie róbcie tego, ale wychowujcie je w karności, wychowujcie je w karności i w napominaniu Pana. Opowiedzcie im o wszystkich obietnicach, jakie Bóg ma dla nich. Wszystkie dobre rzeczy, jakie Bóg ma dla nich. Że dobre życie jest najlepszym życiem i że święte życie jest życiem dostatnim. Że ludzie, którzy kochają Boga, są błogosławieni. Ten naród jest błogosławiony, bo niektórzy ludzie kochają Boga. W tym kraju jest wiele innych krajów, które mają więcej surowca naturalnego niż my, ale nie otrzymują tego błogosławieństwa, co my. I my chcemy podziękować Bogu za to. Powiecie amen? Bóg mówi do nas w Księdze Powtórzonego Prawa, rozdział 7, 13, te słowa. I będzie cię miłował, błogosławił ci i rozmnoży cię. I pobłogosławi owoc twego łona i owoc twej ziemi, twoje zboże, twoje wino i twoją oliwę, przyrost twoich krów i trzody twoich owiec na ziemi, którą po przysiągu twoim ojcom dać tobie. To jest obietnica Boża dla twojego domu i dla domu rodzinnego i dla twojego biznesu. On mówi, i będzie cię miłował. Ilu z was Bóg kocha? Czy nie jest pięknie czuć Jego miłość? I On będzie ci błogosławił i rozmnoży cię. To znaczy, że On ci da dzieci, jak również powodzenie w twoim biznesie. Rozmnoży cię. I pobłogosławi owoc twego łona i owoc twojej ziemi, twoje zboże, twoje wino i twoją oliwę, przyrost twoich krów, czyli twoich zwierząt, i trzody twoich owiec na ziemi, którą poprzysiągł twoim ojcom dać tobie. To jest błogosławieństwo Boga dla twojego domu. To jest błogosławieństwo dla twojego biznesu. Czytamy w Psalmie 102, werset 28 te słowa. Synowie twoich sług będą trwać u ciebie, a ich potomstwo zostanie przed tobą utwierdzone. To znaczy, że Bóg nie tylko pobłogosławi ciebie, On pobłogosławi twoje dzieci i twoje wnuki. Bóg pobłogosławi przyszłe pokolenia. Dzieci są błogosławione przez Boga z powodu sprawiedliwych rodziców. Jeśli to wiecie, powiedzcie amen. Izajasz 44:3 mówi, wyleję bowiem wody na spragnionego, a potoki na suchą ziemię. Wyleję mego ducha na twoje potomstwo. Na twoje potomstwo. Wyleję mego ducha na twoje potomstwo i moje błogosławieństwo na twoich potomków. Powiem wam coś. Niektórzy rodzice powinni to czytać każdego ranka. Musicie to czytać każdego ranka. Chciałbym coś powiedzieć i może mówiłem to zbyt często, nie wiem, przez pierwsze 12 czy 15 lat wychowujemy dziecko. I nagle pozwalamy im robić to, co one chcą. Pozwalamy im iść do niewłaściwego domu, żeby tam spędziły noc. Pozwalamy im iść do niewłaściwych miejsc dla rozrywki. I pozwalamy im robić rzeczy, których nie powinny robić. A jak tylko ukończą szkołę, to mówicie, tutaj są wszystkie szkoły, idź do tej, do której chcesz. Idź do tej, do której chcesz. Nie postąpilibyście tak z psem myśliwskim. Jeśli mielibyście psa, nie pozwolilibyście mu iść i robić to, co on chce. Powiedzielibyście, nie, ja cię szkoliłem, żebyś polował, więc będziesz polował. Nie zrobilibyście tak ze swoimi roślinami, jesteście tak ostrożni z nimi, a robicie to z dziećmi. Słyszałem, jak rodzice mówią, ja pozwalam im wybrać ich własną religię. To jest dosyć głupie, prawda? Czy nie macie religii, którą warto mieć? A ja mówię swoim synom, jeśli nie masz tego, co ja, to powinieneś się wstydzić. Ja mam coś, co jest najlepsze na świecie. Nie ma nic lepszego niż to, co ja mam. Ja nie muszę nigdzie chodzić po to, co ja mam. Jestem tym napełniony. Ty się lepiej też tym napełnij. I śpiesz się, więc to jest bardzo kiepska wymówka na temat religii, którą macie. Jeśli mówicie swoim dzieciom, że mogą wybrać coś innego. Trzymacie te dzieci krótko od kiedy mają 10 lat do 20 lat. To jest 10 lat. Musicie je trzymać krótko. A jeśli nie, to je stracicie. To jest zbyt potężna inwestycja, żeby ją po prostu stracić. To jest o wiele droższe niż wasz kapitał, jaki macie w nieruchomościach. Te dzieci to wszystko, co macie. Nie pozwalajcie im wychodzić z obcymi.
Uczcie ich, aby nie wychodziły z nieznajomymi. Nie pozwalajcie im bawić się z parszywą dwunastką. Trzymajcie ich tam, gdzie mają być, z ludźmi, z którymi powinni być. I kiedy przyjdzie czas, aby iść do szkoły, upewnij się, że sam chodziłeś do szkoły. Ja nie chciałem, aby moi chłopcy byli w denominacji. I nie wysłałem ich do szkoły wyznaniowej. Znalazłem niezależną szkołę w Nowym Jorku, która szkoliła świętych i dobrych ludzi, i chrześcijan. I powiedziałem, chcę, aby moi chłopcy chodzili tutaj do szkoły. Więc oni tam chodzili, do koledżu biblijnego. Nie powiedziałem, masz wybór, iść do jakiegokolwiek uniwersytetu chcesz. Oni nie mieli żadnego wyboru. Oni po prostu nie mieli wyboru. Chciałem, żeby byli ludźmi Boga. Powiesz, ale ja chcę, aby mój syn był lekarzem. W takim razie powinien spędzić pierwszy rok w szkole biblijnej i poznać Słowo Boże, zanim trafi do zgrai ateistów, którzy powiedzą mu, że Bóg nie jest prawdziwy. Nie sądzę, aby to dobrze poszło. W każdym bądź razie nie ma za to dodatkowej zapłaty. W Księdze Przysłów 20, werset 7, Bóg mówi, że sprawiedliwy postępuje uczciwie, błogosławione są po nim jego dzieci. To byłby dobry napis na ścianie w twojej kuchni. Sprawiedliwy, czyli usprawiedliwiony, jakby nigdy nie grzeszył. Po tym, jak zostaliśmy oczyszczeni krwią Pana Jezusa, on postępuje uczciwie, postępuje. On nie mówi, że to się dzieje tylko w niedzielę. On postępuje, a jego dzieci są po nim błogosławione. Jeremiasz idzie o krok dalej, rozdział 49, werset 11. On mówi, zostaw swoje sieroty, jeśli straciłeś swoją mamę, jeśli straciłeś ojca. On mówi, ja będę je żywić, a twoje wdowy niech mi zaufają. To znaczy, że w razie katastrofy Bóg zajmie się sierotami i będzie je żywić, a wdowy mogą mu zaufać. Ilu z was się to podoba? To jest dla domu rodzinnego. W psalmie 37:25 Dawid powiedział, byłem młody, on był obserwatorem i jestem już stary, lecz nie widziałem sprawiedliwego, który by był opuszczony. W całym swoim życiu on nie widział, aby sprawiedliwy był opuszczony, ani żeby jego potomstwo żebrało o chleb. Czy to nie jest coś? Dam wam świadectwo. Zacząłem głosić w około 1930 roku. I wtedy wielki kryzys objął świat. Wiecie, gdzieś w tym czasie właśnie. I przez kolejne 3-4 lata byłem ewangelistą. Każdego dnia mojego życia, nie tylko czasami, ale każdego dnia byłem ewangelistą. Gdy zamknąłem w niedzielę jedno miejsce, to w poniedziałek już otwierałem następne. W każdym domu, gdzie mieszkałem, a w tamtych czasach zatrzymywało się w domach u ludzi, a nie w hotelach czy w motelach, i w każdym domu, w którym się zatrzymałem, modliłem się za ludzi, którzy przyszli żebrać o chleb, bo ludzie tam przychodzili codziennie żebrać o chleb. Chcecie teraz coś usłyszeć? Przez 3 czy 4 lata ani razu żaden zwycięski chrześcijanin nie przyszedł żebrać o chleb. Ani razu. Byli tam ludzie, którzy odstąpili od wiary. Byli ludzie, którzy mówili, że ich rodzice kochali Boga i służyli Bogu. A ja chciałem ich zapytać, dlaczego oni żebrzą, skoro ich rodzice kochali i służyli Bogu. Ale ani razu w tych setkach domów, w których byłem, w których karmiono ludzi, ani razu nie przyszła tam osoba i nie powiedziała, tak, jestem chrześcijaninem nowonarodzonym i krzyczę w uwielbieniu, chwała Bogu, jestem głodny. Ani razu. Ludzie Boga byli pod opieką w czasie tego kryzysu. Może nie mieliście najwięcej, ale mieliście to, co najlepsze. Mieliście Jezusa. Dobre było dla Adama intelektualnie, emocjonalnie i pod względem socjalnym i duchowym, żeby nie był sam, ale aby miał rodzinę. I to jest dokładnie to, co Bóg powiedział. W Księdze Rodzaju 2:18 słowo mówi, Pan Bóg powiedział też, niedobrze, by człowiek był sam. Uczynię mu odpowiednią dla niego pomoc. To Bóg powołał do istnienia dom rodzinny. To Bóg powołał do istnienia rodzinę. I Bóg kocha rodzinę może bardziej niż cokolwiek innego na tej ziemi.
Wasza rodzina jest święta dla Boga. Nigdy nie naruszaj czyjejś rodziny. Efezjan 5:31. Dlatego opuści człowiek swojego ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną i będą dwoje jednym ciałem. W ostatniej księdze Starego Testamentu Malachiasz powiedział w rozdziale 4 i wersecie 6. On zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, abym nie ukarał ziemi przekleństwem, gdy przyjdę. Kiedy jest rozbicie w rodzinie, to jest przekleństwo na ziemi. Gdzie jest rozbicie w rodzinie, tam jest przekleństwo na ziemi. Bóg chce, aby tam była jedność między rodzicami i dziećmi i pomiędzy rodzicami, pomiędzy kobietą i mężczyzną, rodzicami. I On chce, abyście trzymali się z dala od teściów. Zostawcie teściów samych. Żyj ze swoją rodziną. Kochaj swoją rodzinę. Możesz ich odwiedzić jako rodzinę. Nie pozwól jednak, aby żaden teść nie wchodził między ciebie a twoją obecną rodzinę. Jeśli podejmiesz decyzję, aby stworzyć rodzinę, to jest święta rzecz. I nic nie jest takie ważne dla Boga, jak jedność tej rodziny. I nikt nie ma przychodzić i wtrącać się do tej rodziny. Nieważne, jak myślisz, że jesteś mądry, to zmienianie tej rodziny nie jest twoim prawem. Ta rodzina jest zdana na siebie, na dobre i na złe. To jest to, co oni powiedzieli przy ołtarzu i czasami mają obie te rzeczy. I którakolwiek z tych rzeczy ich nie spotka, jeśli zawołają do Boga, On ich pobłogosławi w tym. Jeśli w to wierzycie, powiedzcie amen. Bóg ma wiele obietnic w swoim słowie dla waszych rodzin. On kocha wasze rodziny. On uzdrowi rany twojej rodziny w tej chwili. Wierzę w to. I On was kocha i błogosławi wasze rodziny dzisiaj w bardzo szczególny sposób. I ja to wiem. I chcę was pobłogosławić teraz. Dziękujemy ci, Ojcze, za tą jedność, którą stworzyłeś na początku, zwaną rodziną, która jest z jednego mężczyzny i jednej kobiety, będących zjednoczeni razem i przez tajemnicę i niesamowity i wspaniały system, który ustanowiłeś, tylko sam Bóg może tak działać, że oni stwarzają nieśmiertelne stworzenia, które żyją wiecznie, a my nazywamy to rodziną. Prosimy, abyś pobłogosławił każdą rodzinę, każdą mamę, każdego ojca, każde dziecko i aby nasze rodziny w tym kościele były najszczęśliwszymi rodzinami na świecie. I nie chodzi tu o rzeczy materialne. Rzeczy materialne nie tworzą szczęścia. Szczęście pochodzi z naszego wnętrza. Szczęście pochodzi ze Słowa Bożego. Szczęście pochodzi z doceniania drugiej osoby i Boga. Niech szczęście Boga będzie w naszych sercach. I Panie, trzymaj nas razem, aż spotkamy się z Jezusem.